niesamowitego i tak naprawdę teraz chyba to wszystko schodzi, bo szalony mecz, wiedzieliśmy o co jedziemy. Jeszcze nam wypadło znowu dwóch zawodników. Mam nadzieję, pozdrawiam ich i mam nadzieję, że wszystko u nich dobrze i szybko do nas wrócą. Ale na szczęście znaleźliśmy się w finale i pewnie będziemy od jutra myśleć, co tutaj zrobić wspólnie z drużyną, z trenerem i tak dalej, żeby po prostu walczyć o te postawione cele. Wewnętrznie wyglądało to dobrze. Jak jechałem tutaj z Emilem czy coś, nie podniecałem się tym, że jestem pierwszy. Chciałem jak najdłużej utrzymać przewagę nad nim. No i jestem zadowolony. Well, personally I'm feeling pretty good, but what can you say? You know, we've made the final, but we don't really have a team left. Yeah, I don't know. 8:15 was pretty fun, but I had to come make some moves. So maybe just get in front earlier. But no, actually, in heat 15, I thought there was going to be a rerun. I didn't know I'd done five laps. Now I was looking, I thought there was a crash. So we tried some different things today, and I felt like I had good speed. Yeah, you know, it's hard to comment. I don't know who's going to be in the team now. So all I can say is, you know, I think we've been the best team all season, and. Yeah, we maybe don't have the strongest team. Maybe we don't have much of a team left, to be honest. But yeah, it's a shame how it might work out. But we're probably underdogs now, so we can just go and see what we can do, really. Na pewno jeszcze muszę trochę tak nad spokojnie popracować, bo tak samo jak na Mistrzostwach Polski Juniorów w Lublinie też w jednym biegu braku tego spokoju. Dzisiaj też braku tego spokoju, moim zdaniem. Więc nad tym będę chciał popracować, ale przede wszystkim utrzymać to, co jest, bo jest końcówka sezonu ligowego i jestem naprawdę zadowolony ze sprzętu, ze swojej jazdy tak samo, tylko właśnie tak wszystko to jeszcze dograć i przede wszystkim utrzymać. Chciałbym tam poprawić trochę, ale to bardziej zostawię dla siebie. W Lublinie miałem dużo młodzieżówek, motory jakoś tam miałem skasowane w miarę, więc jestem zadowolony. Będę się przygotowywał, wyobrażał sobie ten tor jak już przed tym finałem i będę się starał przygotować do tego dnia i pierwszego finału jak najlepiej, żeby później się wraz z drużyną cieszyć. Ale zobaczymy. Ale jesteśmy już w finale i to jest właśnie fajne. Team Spirit i no, każdy dawał sobie na maksa wsparcie, no i było to widać i tak jest tak naprawdę, odkąd tutaj jestem we Wrocławiu, bo atmosfera i czy jest dobrze, czy jest źle, to zawsze gdzieś tam każdy sobie pomaga, to mnie cieszy i to w ogóle buduje atmosferę, mimo właśnie takich sytuacji drużynowych, jakie mamy. I zaczęło się od Tayo Pindena i teraz w tym meczu znowu wypadł nasz kapitan, no zobaczymy na jak długo. Będziemy na niego czekać. No, dziękuję bardzo kibicom. Kibice tutaj zawsze nas wspierają na zawodach, odkąd tutaj przyszedłem. Jestem bardzo zadowolony, że tacy tutaj są kibice, więc tylko się cieszyć.